Tora, Tora, Tora. To przez wiele lat hasło, które kojarzyło się z atakiem Japończyków na amerykańską bazę Pearl Harbor. Jednakże to nie Tora, Tora, Tora było pierwszym rozkazem do ataku. Moi drodzy, witam Was serdecznie w dzisiejszym premierowym oczywiście odcinku z naszego cyklu Dawno Temu. No i tradycyjnie, jak już słusznie zauważyliście w temacie, czy też w tytule naszego dzisiejszego spotkania, no i oczywiście po naszym króciusieńkim wstępie wiecie doskonale, że będziemy dzisiaj, no właśnie, oscylowali wokół roku 1941, wokół amerykańskiej bazy Pearl Harbor i japońskiego ataku na tę bazę. Natomiast zanim do tego wszystkiego przejdziemy, zanim opowiem Wam, jak przygotowywano się do tego ataku, jak ten atak przebiegł, zachęcam Was gorąco do tego, żebyście zasubskrybowali nasz kanał. Oczywiście ci wszyscy, którzy jeszcze tego nie uczynili, żebyście zostawili łapkę uniesioną w górę pod tym, pod poprzednimi, jak i pod następnymi filmami. No i delikatnie zachęcam Was także tradycyjnie do tego, żebyście zerknęli na platformę Patronite, gdzie nas odnaleźć także możecie. Moi drodzy, zawracamy do naszego głównego tematu. Wszyscy wiemy, że II wojna światowa rozpoczęła się 1 września roku 1939, ale tegoż właśnie 1 września 1939 roku rozpoczął się konflikt, który jeszcze wtedy nie był nazywany wojną światową. Bowiem to właśnie od roku 1941, a w zasadzie od grudnia roku 1941 mamy do czynienia z wojną światową, wojną na światową skalę. Bowiem to atak Japończyków na amerykańską bazę wojskową Pearl Harbor był tą iskrą rozpalającą wielki skład dynamitu, mówiąc w cudzysłowie, który to właśnie był katalizatorem do tego, abyśmy mówili o konflikcie ogólnoświatowym. No i moi drodzy, zacznijmy, jak to w naszej opowieści, oczywiście od początku. No, baza Pearl Harbor. Podczas I wojny światowej Stany Zjednoczone ostatecznie podjęły decyzję o tym, że baza Pearl Harbor musi być rozbudowana tak, aby stała się jedną z głównych baz amerykańskiej floty, porównywalną mniej więcej wielkością i oczywiście zapleczem infrastrukturalnym do baz znajdujących się na zachodnim wybrzeżu kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście, co za tym idzie, należało ułożyć dosyć duże pieniądze na to, żeby zmodernizować i przede wszystkim udoskonalić bazę floty w Pearl Harbor. Do roku 1934 wydano bagatela 47 milionów dolarów na samą budowę tejże bazy, która stała się oczywiście po tym zdolna do pomieszczenia praktycznie całej floty Pacyfiku. Praktycznie całej, bowiem, jak pokazała historia, wyjątek stanowiły największe amerykańskie lotniskowce. Lotniskowce typu Lexington, dla których, co ciekawe, i tutaj natura spłatała figla, wejście do zatoki Pearl Harbor było jeszcze za płytkie. Ono oczywiście w późniejszych latach zostało odpowiednio pogłębione. Ciężkie okręty floty odwiedzały Pearl Harbor podczas ćwiczeń, lecz nadal ich bazą było zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, okolice San Diego. Tam zresztą do dzisiaj funkcjonuje potężna baza floty amerykańskiej. No wszystko oczywiście przez uwarunkowania naturalne. Jeżeli takie przeogromne statki nie mogły tam wpłynąć, należało też podjąć odpowiednie prace zmierzające do tego, żeby jednak tam wpłynąć mogły po jakimś czasie. No i moi drodzy, mamy oczywiście napięcie. Napięcie końca lat 30. zwiastujące wybuch konfliktu. Oczywiście nie było żadnym zaskoczeniem, że ten konflikt wybuchł. Oczywiście politycy, zwłaszcza światowi liderzy ówcześni, zdawali sobie sprawę z tego, że sytuacja jest szalenie, ale to szalenie napięta. I tutaj kwestia dyskusyjna, bowiem mamy z jednej strony do czynienia chociażby z konferencją monachijską, gdzie światowe mocarstwa, takie jak Wielka Brytania czy Francja, no jednak pozwoliły Hitlerowi na bardzo wiele, na rozpanoszenie się na europejskim salonie politycznym. Natomiast z drugiej strony wszyscy doskonale wiedzieli, że taka polityka jest
jest polityką, no niestety bardzo krótkowzroczną i że po pewnym czasie przyniesie oczywiście wojenne skutki. Amerykanie naturalnie także zdawali sobie z tego sprawę, dlatego w momencie, gdy ta wojna zaczęła majaczyć gdzieś na horyzoncie, amerykańskie wydatki na budowę bazy gwałtownie wzrosły. Amerykanie zaczęli przeznaczać ogromne, ale to ogromne środki na modernizację i doskonalenie swoich baz, zwłaszcza bazy Pearl Harbor. No i do roku 1940 te wydatki sięgnęły aż bagatela 100 milionów dolarów, więc jak na tamte czasy były to pieniądze naprawdę, naprawdę duże. W maju, moi drodzy, roku 1940 Stany Zjednoczone podjęły decyzję o przebazowaniu swoich głównych sił floty do Pearl Harbor, między innymi w celu wywarcia presji na państwie japońskim oraz w obawie przed możliwym wycofaniem floty brytyjskiej z Dalekiego Wschodu. No, Amerykanie widzieli, co się także dzieje na Dalekim Wschodzie i starali się swoimi działaniami wzmacniać oczywiście pozycję i przede wszystkim wywierać presję na Japonię, której premierem był wtedy Hideki Tojo. No, bardzo mroczna postać. Swoją drogą, jeżeli byście chcieli kapkę więcej posłuchać o tym japońskim polityku, dajcie znać w komentarzu. Być może Hideki Tojo będzie bohaterem jednego z naszych kolejnych odcinków. Moi drodzy, no właśnie, wielu wysokich rangą oficerów floty amerykańskiej uważało ten ruch za zbyt ryzykowny, obawiając się, że wysunięta baza w Pearl Harbor jest zbyt podatna na niespodziewany atak ze strony Japończyków. No, Japonia, oczywiście trzeba też o tym wspomnieć, w tamtym czasie dążyła do rozwoju przemysłowego, gospodarczego, poszukiwała naturalnie źródeł surowców drogą, no mówiąc wprost, podboju. Prowadziła wtedy bardzo agresywną politykę, nie tylko gospodarczą. Przejdźmy o kroczek dalej w naszej dzisiejszej opowieści, bowiem, no właśnie, podobne potrzeby materiałowe, oczywiście oprócz tych sfer gospodarczych i przemysłowych, miała także armia i flota cesarska. No, Cesarstwo Japonii. Moi drodzy, pamiętajmy, że w tamtym czasie cesarzem Japonii jest cesarz Hirohito, który panował aż do roku 1989, skądinąd też postać bardzo interesująca z punktu widzenia historycznego i też może kiedyś będzie bohaterem jednego z naszych odcinków. No więc właśnie ta armia cesarska i flota cesarska także potrzebowały oczywiście, no, dużej ilości materiałów i surowców, prawda, żeby się ciągle rozbudowywać. Baza w Pearl Harbor była widziana jako zagrożenie. Japończycy postrzegali tę amerykańską bazę jako swoiste zagrożenie dla dalszej swojej ekspansji, bowiem jeżeli chodziło o podboje japońskie, z niektórymi mniejszymi radzili sobie, no trzeba by powiedzieć, dosyć dobrze. Oczywiście to wszystko jest w cudzysłowie, no bo żaden podbój nie jest dobry, ale no właśnie, widmo wojsk amerykańskich stających na drodze Japończyków jednak czasami ich hamowało, a zwłaszcza symbolem tego hamowania była baza Pearl Harbor. No, moi kochani, baza, o której dzisiaj mówimy, mogła również stanowić punkt wyjścia do spodziewanego przez Japończyków amerykańskiego kontrataku po przygotowywanej japońskiej inwazji na holenderskie Indie Wschodnie i Singapur. Japończycy też się tego bardzo obawiali. Planowali agresję na wspomniane przeze mnie terytoria, ale obawiali się, że no, znaczny kontratak może wyruszyć z bazy Pearl Harbor. Wśród przyczyn japońskiego ataku na bazę Pearl Harbor leżało przekonanie japońskich najwyższych władz cywilnych i wojskowych, że w związku z japońską ekspansją w Azji Południowo-Wschodniej wojna ze Stanami Zjednoczonymi jest nieunikniona. Tacy najbardziej zagorzali zwolennicy pomysłu zaatakowania Amerykanów i bazy Pearl Harbor i tak mówili, że wojna prędzej czy później ze Stanami Zjednoczonymi wybuchnie. No i tutaj na arenę wchodzi głównodowodzący ówczesną flotą japońską, czyli admirał Isoroku Yamamoto i on właśnie uważał, że z racji różnicy potencjałów, bo też nie kryjmy tego, że pomiędzy flotą i wojskami japońskimi, a wojskami i flotą amerykańską była dosyć duża różnica, jeżeli chodzi o potencjały, Japonia nie jest w stanie wygrać tej potencjalnej wojny. I on jako głównodowodzący flotą japońską
usilnie i uparcie stawał przy tym swoim twierdzeniu. A wiemy ze wspomnień, że był wojskowym bardzo dobrze wykształconym, był podobno genialnym strategiem, więc i autorytet jego jako wojskowego był dosyć duży. Niemniej jednak rząd Japonii pod kierownictwem wspomnianego już przeze mnie premiera Hideki Tojo oraz najwyższe ówczesne dowództwo armii Cesarstwa Japońskiego zamierzało jednak wypowiedzieć wojnę Stanom Zjednoczonym, ponieważ no, cała ekipa Hideki Tojo była przekonana, że bez tego, bez wypowiedzenia wojny i bez pokonania Stanów Zjednoczonych nie będzie możliwa realizacja japońskich planów podboju w kolejnych terytoriów zachodniego Pacyfiku. Czyli byli tak bardzo mocno przekonani do tego, że musi ta wojna ze Stanami Zjednoczonymi wybuchnąć. No i admirał Yamamoto został wręcz zmuszony, tak byśmy kolokwialnie powiedzieli, do opracowania planu wojny przeciwko Stanom Zjednoczonym. Przyznacie, moi kochani, że zadanie dosyć karkołomne. Jedyną szansę w realizacji tegoż planu upatrywał w wyeliminowaniu właśnie jednym uderzeniem lotniczym amerykańskiej floty Pacyfiku. Miał to być jeden strzał, jeden atak, który wyeliminowałby flotę amerykańską. Japoński plan wojny ze Stanami Zjednoczonymi, co ciekawe, z lat 30. XX wieku zakładał oczekiwanie na nadejście floty amerykańskiej, co ostatecznie miało doprowadzić do wielkiej i zwycięskiej bitwy z nadszarpniętą wcześniej flotą amerykańską. Czyli czekali na to, żeby ta flota się pojawiła w dużej liczbie i wtedy jeden zdecydowany atak miał spowodować to, że liczebność Amerykanów byłaby, no niestety, dla nich przetrzebiona. Podobny zabieg, co ciekawe, zastosowali Japończycy już wcześniej, bowiem mówimy tutaj o roku 1905 i o słynnej bitwie pod Tsushimą w wojnie z Rosją. Wtedy to taki atak Japończycy zastosowali i to przyniosło im zwycięstwo w wojnie z ówczesną Rosją. I jeszcze, żeby dolać oliwy do ognia, to wywiadowi japońskiemu udało się zdobyć amerykańskie plany dotyczące wojny z Japonią, ponieważ Amerykanie także się do tego przygotowywali i wywiad amerykański działał bardzo, bardzo sprawnie w tej kwestii. Te plany nosiły kryptonim Rainbow Five, czyli Tęcza 5. I one zakładały, moi drodzy, zajęcie przez Amerykanów wysp Marshalla, z których mogliby oni przejąć kontrolę nad Karolinami oraz Marianami. Więc kolejnymi bardzo strategicznymi punktami, jeżeli chodzi oczywiście o strategiczne punkty w położeniu Japonii. Plan ataku na Pearl Harbor zrodził się, moi drodzy, wiosną roku 1940. U jego podstaw miał leżeć atak z 8 lutego 1904 roku, kiedy to bez wypowiedzenia wojny, oficjalnego wypowiedzenia wojny, japońska eskadra zaatakowała niespodziewanie część rosyjskiej floty zakotwiczonej w Port Arthur. I wtedy to Rosjanie ponieśli zdecydowaną klęskę i byli szalenie tym atakiem zaskoczeni. Więc Japończycy chcieli powielić ten swój plan sprzed kilkunastu lat. Całkowitego przekonania do ataku na amerykańską bazę admirał Yamamoto uzyskał po ataku na Tarent. Przenosimy się kompletnie w inne miejsce, w którym to brytyjskie samoloty torpedowe zaatakowały bazę włoskiej marynarki wojennej w płytkich wodach portu Tarent. No i właśnie u admirała ten atak brytyjski zaświecił kolejną żarówkę, czyli spowodował to, że no właśnie może to się udać dla Japończyków. Dla admirała właśnie, tak jak wspomniałem, ten atak torpedowy był kluczem do sukcesu. Dotychczasowe bowiem próby w tak płytkich wodach kończyły się niepowodzeniem. Torpedy, mówiąc wprost, grzęzły na dnie lub zmieniały całkowicie kurs. Tym samym sukces Brytyjczyków, którzy zastosowali specyficzną konstrukcję, bowiem drewniane stabilizatory zanurzenia torped zastosowało wtedy wojsko brytyjskie. No i to wszystko miało ostatecznie przekonać admirała Yamamoto do tego, że atak na Pearl Harbor może się udać. Moi drodzy, w grudniu roku 1940 Yamamoto przedstawił koncepcję ataku swojemu szefowi sztabu, a następnie zlecił mu wyszukanie osoby, która opracuje szczegółowy, idealny dla Japończyków plan ataku. I wybór wtedy padł na admirała Takehiro Onishi, który rozpoczął przygotowania dokładnego planu ataku na amerykańską bazę Pearl Harbor.
I w kwietniu, roku 1941 Onishi przedstawił ogólny plan ataku, w którym zrodziły się dwa istotne dla Japończyków problemy. Pierwszym z nich był problem zrzucania torped zwykłą metodą w płytkich wodach portu Pearl Harbor. Drugi natomiast leżał u podstaw całej operacji i polegał na zachowaniu elementu zaskoczenia przy flocie składającej się z kilkudziesięciu okrętów. Wyobraźmy sobie kilkadziesiąt okrętów znajdujących się w bazie amerykańskiej i Japończycy chcą kompletnie ich zaskoczyć. Więc jest to naprawdę plan dosyć karkołomny. Jak można zaskoczyć tak dużą bazę wojskową? No i moi drodzy, doświadczeni piloci rozpoczynają ćwiczenia. Ćwiczenia w Zatoce Kagoshima na wyspie Kyushu i oni rozpoczynają wtedy ćwiczenia polegające na zrzucaniu torped z możliwie jak najmniejszej wysokości. Ponadto Japończycy zamówili torpedy typu brytyjskiego, te, które odniosły sukces w walkach z Włochami, które były mniejsze od torped japońskich i zawierały oczywiście analogicznie mniejszą ilość materiału wybuchowego, więc też to trzeba było, Japończycy też to musieli odpowiednio rozplanować. 13 września 1941 roku zakończono całkowicie opracowywanie planu. Kilka tygodni później, mowa tutaj o 5 października roku 1941, na lotniskowcu Akagi odbyła się odprawa. Odprawa pilotów wybranych do przeprowadzenia tegoż ataku. Ataku na bazę Pearl Harbor. Japoński zespół uderzeniowy, bo tu musimy o troszeczkę o statystyce powiedzieć. Stanowiły 33 jednostki, w tym 6 lotniskowców, wyobraźmy sobie tak potężną flotę. Na pokładach stacjonowało 380 samolotów, w tym 143 samoloty torpedowe, 129 bombowców nurkujących oraz 108 myśliwców. Więc naprawdę potężny zasób, jeżeli chodzi o uzbrojenie Japończyków. Osłonę tego wszystkiego stanowił 3 Dywizjon Okrętów Liniowych, składający się z 2 pancerników i 8 Dywizjon Krążowników, który złożony był z 2 ciężkich krążowników i 1 lekkiego. Więc naprawdę duże siły Japończycy przygotowali na tenże atak. Wśród sił amerykańskich, bo też trzeba wspomnieć o drugiej stronie, Pearl Harbor, w Pearl Harbor znajdowało się 8 pancerników, 2 ciężkie i 6 lekkich krążowników, 29 niszczycieli, 5 okrętów podwodnych, 20 okrętów pozostałych klas, m.in. stawiacze min czy trałowce oraz 24 jednostki pomocnicze. Więc też Amerykanie mieli potężnie wyposażoną i uzbrojoną bazę. To też trzeba przyznać. I moi drodzy, 7 grudnia roku 1941 rozpoczyna się japoński atak, nalot na bazę Pearl Harbor. I tym samym, tak jak wspomniałem, rozpoczyna się wojna na Pacyfiku, która z kolei będzie częścią składową, która rozpocznie wojnę światową, drugą wojnę światową. Pamiętajmy też, że wojna światowa została zakończona po pierwsze 8 maja, jeżeli chodzi o działania w Europie, ale na zakończenie wojny światowej musieliśmy poczekać do września roku 1945. Na dzień ataku została wybrana niedziela, nie bez przyczyny, bowiem no wiadomo, że po sobocie, po weekendzie żołnierze są bardziej rozluźnieni i no właśnie ich reakcja w niedzielny poranek może być no nie tak szybka jak w poprzedni dzień tygodnia. Rozkaz przygotowania się do ataku, czyli Tenkai, o godzinie 7.40 nadał komandor porucznik lotnictwa Mitsuo Fuchida. Moi drodzy, i właśnie, tora. To nie tym sygnałem rozpoczęło się natarcie i atak Japończyków, bowiem pierwszym sygnałem rozpoczynającym całą akcję było sformułowanie Tenkai. To było wezwanie do ataku. Hasło wzywające do właściwego, kolejnego, takiego potężnego ataku brzmiało to i nadane zostało o godzinie 7.49 rano. Natomiast najbardziej znane hasło, czyli tora, oznaczało, że wróg został zupełnie zaskoczony. I to hasło tora z ust komandora porucznika padło o godzinie 7.53, czyli było tym ostatnim hasłem. Niecałe 3 minuty później z pancernika USS Oklahoma zestrzelono japoński samolot torpedowy, który rozbił się przy hangarach na lotnisku. W porcie Pearl Harbor nie było jednak 2 amerykańskich lotniskowców bazujących w
Pearl Harbor, czyli no, tych dwóch lotniskowców, na których najbardziej Japończykom zależało. Ze względu na późniejszy przebieg działań wojennych, te lotniskowce naprawdę no, spełniały swoje zadania, jeżeli chodzi o walkę z Japończykami. No i Japończycy spodziewali się, że jednak te dwa największe okręty będą wtedy w bazie i będą mogli je zniszczyć. O, jak pokazała historia, stało się zupełnie inaczej. Moi drodzy, w ciągu jednego dnia ataku na Pearl Harbor w amerykańskiej bazie zginęło 2335 żołnierzy i marynarzy oraz 68 osób cywilnych. Rany odniosło 1143 osoby i 35 osób cywilnych. Więc no naprawdę potężny atak i potężny cios dla amerykańskiej bazy. No i co tu dużo mówić, japoński sukces był dla Amerykanów sporym szokiem i skłonił ich do przejścia do obrony na akwenie Pacyfiku. To z kolei pozwoliło Japończykom na przeprowadzenie udanej serii śmiałych ataków i stworzenie rozległej pozycji obronnej przez opanowanie szeregu wysp na Wielkim Łuku od Aleutów po Birmę, a także zniszczenie sił amerykańskich na Filipinach. Dopiero oczywiście bitwa o Midway troszeczkę zmieniła sytuację na Pacyfiku. No i dzień po ataku prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt wygłosił orędzie. Orędzie do narodu amerykańskiego, w którym to powiedział m.in. Wczoraj, 7 grudnia 1941 roku, w dniu hańby, Stany Zjednoczone Ameryki zostały w niesprowokowanym i tchórzliwym ataku z premedytacją zaatakowane przez morskie i lotnicze siły Cesarstwa Japonii. Z żalem zawiadamiam Was, że wielu Amerykanów straciło życie. Wobec tego zwracam się do Kongresu, aby ogłosił stan wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Japonią. I moi drodzy, Kongres 8 grudnia podjął tę uchwałę w odpowiedzi. W odpowiedzi 11 grudnia sojusznicy Japonii, czyli III Rzesza i Królestwo Włoch, wypowiedziały wojnę Stanom Zjednoczonym i tegoż samego dnia Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę III Rzeszy i Królestwu Włoch. I tym sposobem mamy do czynienia, kochani, w historii z wojną ogólnoświatową. Tak to właśnie wyglądało, jeżeli chodzi o atak na Pearl Harbor i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek niektórym z Was rozjaśnił co nieco, jeżeli chodzi o tę kwestię w historii II wojny światowej. Liczę na Wasze komentarze, liczę na subskrypcję naszego kanału, oczywiście liczę na łapki uniesione w górę i nade wszystko zachęcam Was gorąco do wyglądania kolejnego premierowego odcinku z cyklu Dawno Temu.